Trochę zbyt dramatycznie, co nie? No, trochę przesadziłem, ale potrzebowałem tego, bo jeśli oglądaliście kiedyś jakieś montaże z epickich miejsc albo filmy, które po prostu mają jakieś strasznie dużo cięć, to mogliście zauważyć jedno przejście, które tak właściwie robi się właśnie po to, żebyście go nie zauważyli, ale jak już się zauważy, to wygląda tak, ale super, jak oni to zrobili. I mówię tu o przejściu rzeczą. Tak, czymkolwiek, po prostu można zrobić przejście czymkolwiek chcecie. Dzisiaj pokażę Wam, jak takie przejście zrobić za darmo. Zakładając, że rzeczywiście macie aparat, komputer i internet. Wtedy zrobimy je za darmo. Czego będziemy potrzebować? Tak właściwie dwóch ujęć. Tylko dwóch. Jedno, które będzie zawierało przedmiot, którym chcecie zrobić przejście. A drugie to po prostu coś, gdzie chcecie przejść tym przejściem. Jeżeli też chcemy utrzymać się w tym trendzie za darmo i w ogóle, to musicie też pobrać sobie program DaVinci Resolve. Got a lot on my mind, you got a lot on yours, but you sound like a love song, babe, for on the floor. Okay, mam to, co chciałem i chcę to zmontować. Hej, witajcie. Zapraszam. Okej, macie swoje dwa ujęcia, macie DaVinci Resolve pobrane i zainstalowane, otwieracie nowy projekt i zaczynamy montować. Tak wygląda DaVinci Resolve. I na pierwszy rzut oka jest straszny, tak? Nie wiecie w ogóle, co tu się dzieje. Przyciski, tabelki, linie, kupa rzeczy. Ale to wszystko jest bardzo proste. Nas dzisiaj będą interesowały tylko dwie rzeczy. Tutaj mamy na dole takie główne rubryki. I nas interesuje edit i kolor. Tylko te dwie. Reszta zostaje na inny dzień. Wchodzimy sobie do edit i zanim zaczniemy cokolwiek montować, ja bym chciał sobie stworzyć nową linię czasu, bo potem będzie nam łatwiej. Nazwijmy sobie ją, nie wiem, przejście i stworzymy. Tutaj nam się otworzy nowa linia czasu. I tutaj klikając w tą, będziemy mogli od razu przejść do tej starej, którą już kiedyś coś robiliście. Ale my chcemy zacząć od zera. Tak więc, mamy swoje ujęcia, wkładamy je do programu. Cyk. I one tak sobie wiszą. Ja nagrałem swoje w slow motion, żeby były trochę bardziej płynne i takie lepiej wyglądające. Dlatego otwórzmy je sobie. Jak widzicie, w tym ujęciu mamy dwa miejsca, w którym możemy zrobić to przejście. Tu jest jedno. I tu jest drugie. Ja zrobiłem tak, żeby było tak... A, zrobi przejście? Nie zrobi. A, taka zmyłka, że niby się spodziewaliście, ale też nie spodziewaliście. Nie wiedzieliście, kiedy je zrobię. My sobie użyjemy drugiego miejsca, ale tą całą część tego przejścia kompletnie jest niepotrzebna. Sobie ją ciachniemy do momentu, w którym aż wykonuję już ten prawidłowy ruch, czyli odtąd, bo tu już poruszam się normalnie w tej linii, w której chcę się poruszać. To sobie przytniemy, to nam jest niepotrzebne. Zostajemy z czymś takim. Od momentu, jak widać drugą część tego słupka, to jedną klatkę do tyłu, tak, tu jeszcze nic nie widać, i bierzemy sobie żyletkę, ciach, i musimy zobaczyć, do jakiego momentu ten słupek się porusza, żeby móc skończyć ujęcie. Teraz patrzymy, kiedy zniknie. Zniknął. Czyli zrobimy kolejny. Ciach. I ta część ujęcia jest już niepotrzebna. I co z drugim ujęciem? Ja musiałbym tutaj przyciąć. Fajnie, że poruszałem się wraz z tymi rowerami w tym samym kierunku. Fajnie to wygląda. Żeby było widać pociąg, ale żeby go nie było widać za dużo. Ciach. I to wygląda mniej więcej tak. Teraz, żeby móc jakby je zmieszać razem ze sobą, zrobimy taki trik. Włożymy tą część ujęcia do góry i wsadzimy to pod spód. Przejdziemy sobie do końca tego pierwszego ujęcia i zrobimy ciach w drugim ujęciu, tym pod spodem, żebyśmy mieli taki mały segmencik, który będzie przeznaczony tylko na to przejście. I w zakładce Edit to już jest wszystko. Idziemy do koloru. Tu jest kupa rzeczy, której też możecie się wystraszyć, ale nie ruszamy nic
Już wszystko wam tłumaczę. Okej. Okay. Tu, w tym miejscu, mamy swoją linię czasu, ale taką zminiaturyzowaną, nie widać filmików, są tylko poszczególne klipy. Tu jest ten klip, który ucięliśmy, tu jest ten drugi, który ucięliśmy. To jest pierwszy ten cały, drugi cały, ale nas interesują właśnie te dwa malutkie tutaj. I z nim klikniętym, tak żeby było na czerwono, przejdziemy do zakładki z maskami. Ja robię to w taki sposób. Biorę sobie piórko i już widzę, że mój kursor zmienił się na kursor piórkowy. Dlatego zrobimy sobie prosty kwadracik. Nie musi być idealny, może być jakikolwiek chcecie. Jest on na razie poza, no bo na razie nie ma tej drugiej części słupka i nie musimy nic maskować. I żeby zacząć, ustawimy sobie softness na około 5. Jak możecie zauważyć, poruszając się, krawędź słupka jest trochę rozmyta, co nie? Jeśli byśmy użyli po prostu zwykłej maski, to maska ma twardą krawędź i chcemy ją po prostu wygładzić troszkę, żeby nie było widać, że jest po prostu prosta linia bez żadnych efektów. Nasz słupek się porusza, więc trzeba będzie tą maskę animować, tak żeby przykleiła się do tego słupka. Żeby to zrobić, klikniemy tutaj. Tu mamy keyframes i przy korektorze pierwszym klikamy ten diamencik tak, żeby było na czerwono. Teraz, jeśli ruszymy maską w jakimkolwiek miejscu, tu powstanie nam taka biała kropka, która powie nam, że został stworzony punkt poruszania się. I teraz, jeśli przejdziemy klatkę do przodu i ruszymy tą maską znowu, to stworzy nam się drugi punkcik i w tym momencie wiemy, że maska się rusza. Ale, no już nam tutaj krawędź druga się pojawia, dlatego przełożymy tą maskę. Gdzieś tutaj tak, żeby pokrywało się z tą krawędzią, mniej więcej, nie musi być idealnie, bo mamy gładką krawędź, nie ostrą. I możemy to zrobić na parę sposobów. Możemy teraz iść do ostatniej klatki ujęcia i po prostu przewinąć tą maskę od razu, żeby sam ten ruch się zrobił. Ale nie wiemy, czy na przykład nie zwolniłem tego ruchu, czy ruch jest jednostajny, mogłem gdzieś zwolnić, mogłem gdzieś się potknąć, mogłem przyspieszyć, nie wiem. Albo jak ja to lubię robić, to po prostu iść klatka po klatce i dostosowywać tą maskę. Takie przejścia nie trwają długo, one zazwyczaj trwają parę klatek. Dlatego wydaje mi się, że to nie jest jakoś strasznie wymagające, żeby klatka po klatce przechodzić sobie i ruszać tą maską. Wystarczy, że utrzymacie się na tej linii i wszystko będzie ok. No i mamy wszystko. Każda klatka jest teraz animowana i nasza maska się porusza zgodnie ze słupkiem. No ale co, maska jest, ale nic się nie stało, tak? Nic nie widzimy, żadnej zmiany. Teraz, żeby klip pod spodem się pokazał, przejdziemy tutaj. Tu mamy taki kwadracik, który pokazuje nam to, co mamy zaznaczone. Tu mamy taki niebieski punkcik, który można do czegoś podłączyć. Co my musimy zrobić? To stworzyć kanał alfa. Żeby to zrobić, klikamy prawym i damy Add Alpha Output. I to nam stworzy taki niebieski punkcik i po prostu przeciągamy. Cyk. I już widzicie, że nasze drugie ujęcie już pokazuje się pod spodem. No i to w sumie cała filozofia. Właśnie zrobiliśmy ładne, płynne przejście przedmiotem. Zobaczmy, jak wyszło. No idealnie. Jestem z nas dumny. Super. Co jeszcze można zrobić? Taki mały trik. Bo tutaj, jeśli zobaczycie, to widownia ma czas, żeby zareagować i ogarnąć, co się dzieje. Dokładnie widzi słupek i wszystko gra, wszystko widać. Ale co możemy jeszcze zrobić, to przyspieszyć to całe przejście. I właśnie po to zrobiliśmy drugą linię czasu, żeby teraz przejść do tej głównej, naszej pierwszej. Tu ja tam sobie coś mutowałem. Do tego pójdziemy sobie na sam koniec, żeby nie przeszkadzać. I tu w naszych mediach mamy tą całą drugą linię czasu. Przeciągniemy ją sobie tutaj i pokazuje nam się jako jeden cały jednolity klip, bez żadnych drugich poziomów czy coś. Teraz mając ten klip,
klikam prawym i wciskam Retime Controls. Wtedy pokazuje nam się takie strzałeczki tutaj. Tu takie 100% i to nam umożliwia przyspieszenie takie dynamiczne. Dlatego znajdziemy sobie moment, w którym mamy ten długi słupek i którym to przechodzi. I mniej więcej gdzieś odtąd chciałbym, żeby zaczęło się to przyspieszanie. Dlatego tu w tym miejscu klikam na 100% i damy sobie speed point w tym miejscu. Wtedy już będę wiedział, gdzie to jest. I szukamy też sobie miejsca, w którym chcemy, żeby to przyspieszenie się skończyło. Tu myślę, że byłoby ok. Tylko damy sobie też add speed point. I tu mamy miejsce, w którym nasze przyspieszenie zajdzie. Klikamy na 100% i zmieniamy sobie prędkość, no nie wiem, wydaje mi się 400 będzie całkiem szybko. Teraz jeśli odtworzymy, widzieliście, tak trochę świat przyspieszył, a potem zwolnił i tak wszystko fajnie wyglądało w slow motion. Takie że widz wie, że tam coś przemyka przed ekranem, ale nie zdąży złapać, że coś takiego się stało. I tak jest super, to bardzo fajnie wygląda. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić, żeby to ulepszyć. Klikamy jeszcze raz prawym i dajemy Retime Curve. To nam otworzy taki dziwny panel pod spodem, pod klipem. Powiększymy sobie. Tylko ten panel to nie jest ten, który my chcemy. Tu dajemy strzałeczkę na dół, odhaczamy Retime Frame i chcemy Retime Speed. I okej, co to w ogóle jest? Ta kreska to jest ta część klipu, która jest w slow motion, po prostu. Odtwarza się w 100% prędkości. Potem leci do góry i przyspiesza do 400, tak od razu, tak bez żadnego gładkiego przejścia, po prostu od razu jest 400. I potem znowu jest to. Co my chcemy zrobić, to kliknąć tą białą kuleczkę, która jest tym markerem w tym miejscu i chcemy kliknąć tu ten taki przycisk z taką zakrzywioną linią, żeby wygładzić to przejście ze 100% do 400%. To samo robimy z drugą. Teraz, jeśli odtworzymy, zobaczymy, że będzie to troszkę gładsze. Robi to niewielką różnicę, ale dodaje wartości do samego zmontowania tych dwóch klipów. Leci sobie, leci w slow motion, przyspiesza i potem znowu zwalnia. Tak jakby to była jakaś symulacja i że można manipulować czasoprzestrzenią. Fajnie to wygląda. I najlepsze jest to, że możecie zrobić to przejście czymkolwiek. Na przykład, nie wiem, ręką. Tyle, że ręka nie zawsze będzie pasować. Jeśli nagrywacie reklamę produktu, to nie użyjecie ręki, tylko coś związanego z tym produktem albo element waszego otoczenia. Ja kiedyś zrobiłem przejście autobusem na przykład. Tak więc eksperymentujcie. Możecie zrobić to przejście wszystkim. I tym prostym sposobem właśnie wykonaliście bardzo profesjonalnie wyglądające przejście przedmiotem. Gratulacje. Jeśli się podobało, wiecie co robić. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.